Program wspiera firma Risum Sport, dystrybutor marki Joma. Risum Sport, Kraków, ulica Ptaszyckiego 4. Dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu trzeciej kolejki eWinner drugiej ligi, gdzie Hutnik Kraków mierzył się z zespołem GKS Jastrzębie. Jest z nami trener zespołu gości, pan Grzegorz Kurdziel. Panie trenerze, prosiłbym o 2-3 słowa podsumowujące dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry. Spodziewaliśmy się meczu takiego, że znam dobrze trenera Andrzeja Paszkiewicza i wiem, jaki preferuje styl, i wiedzieliśmy, że Hutnik będzie częściej operował piłką, budował akcję od swojej bramki, od swojego bramkarza, i tak było. Byliśmy na to przygotowani, żeby kilka razy odpowiednio spresować zespół przeciwnika. Nie wszystkie te pressingi były udane, natomiast kilka było takich, których oczekiwaliśmy jako sztab szkoleniowy przed meczem. Niestety nie udało się ich wykorzystać, natomiast mecz z mojej perspektywy oceniam jako ciekawy dla kibiców. Było bardzo dużo faz przejściowych, po tych odbiorach zawodnicy musieli naprawdę wykazać się sporym charakterem ze względu na to, że obydwa zespoły są po środowych meczach w Pucharze Polski i każdy z tych zespołów widać, że włożył bardzo dużo wysiłku, jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz. Jeżeli chodzi o sytuacje bramkowe, oceniam mecz 2-1 dla Jastrzębia. Jedną sytuację taką czystą dla Hutnika z pierwszej połowy, kiedy wycofana piłka i faktycznie w tym momencie zgubiliśmy zawodnika, krycie zawodnika w polu karnym, oddawał strzał. Na szczęście dla nas niecelny, natomiast mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje, Szymona Gołucha i Natana Wysińskiego, które w jednej sytuacji bardzo dobrze spisał się bramkarz, a druga niestety była niecelna. Natomiast jeszcze wydaje mi się z mojej perspektywy, że było kilka sytuacji z naszej strony, gdzie zabrakło szybszej decyzji. Szybszej decyzji o uderzeniu, o podaniu piłki i wtedy mielibyśmy tych sytuacji zdecydowanie więcej. Dobre zespoły buduje się od defensywy i jeżeli nie będziemy popełniać błędów, będziemy tak skoncentrowani jak dzisiaj w grze defensywnej, i nie będziemy popełniać takich błędów jak z Polkowicami, to będziemy zdobywać punkty. Dziękuję. Dziękuję. Panie trenerze, czy są pytania? Jeśli nie ma, w takim razie bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję trenerze.